nie jest to docelowe miejsce, które chcemy odwiedzić. No ale... Słucham? Grzechem będzie nie spróbować się tutaj dostać. Jest otwarte. Dobra. No tu wchodzimy. No to miejsce chyba jest już od dłuższego czasu dewastowane, a przede wszystkim opuszczone. Tutaj chyba mamy kanciapę jakąś, łóżko, znaczy łóżko, fotel, sofa, telefon pewnie mi zasięg gubi i tak dzwoni. Idziemy dalej eksplorować ten budynek. Ty, a ty, mój drogi przyjacielu, powiedz mi proszę, gdzie ty masz latarkę? W samochodzie zostawiłem. No właśnie, a bez latarki to wiesz. Weź tą moją z plecaka. A gdzie jest? No te długopis taki. W molach. Mieliśmy. No dobra. Idziemy dalej. Tutaj mamy pomieszczenie sanitarne zapewne, ale w ogóle jakie ciekawe rozwiązanie, że jest taka ściana z tego zrobiona. Z takich szklanych, nie wiem jak to się nazywa. Szpadel mamy tutaj. Toaletę. No faktycznie, zobacz, patrz, jest kanał, drzwi garażowe takie. Mamy tutaj jakieś kolejne mini artefakty, kalosze z wodą i jakieś prochy. Niewielkie jest to pomieszczenie, ale zawsze godne uwagi. Mamy ochronnik słuchu. Spróbujemy wychylić się na zewnątrz. Drzwi mamy otwarte. No tam mamy już jakieś czynne budynki. Chodzimy jak komandosi. Jest kolejny jakiś, to chyba jakiś warsztat musiał być, nie? O, patrz, wąż strażacki. Robiłeś liny w lesie z węży strażackich? Ja robiłem. Znaczy ja nie, ale starsi koledzy. No tak, no zapewne tutaj był warsztat samochodowy. Mamy drugie takie duże drzwi, czyli pewnie jakiś taki mechanik, wiesz, naprawiał, nie wiem, ciągniki z okolicznych wsi, nie? Albo z tej wsi. Zobaczymy sobie wąż strażacki. Już pewnie nie jest taki wytrzymały jak za lat swojej świetlności. Już liny bym z niego nie zrobił, ale... No nie ma tu kurwa jakiegoś wejścia. O! Jakie biurko ty. On jest taki... O, zobacz, tutaj jest taki metalowy stół. No nieźle.
No dobra, no. Jak nie ma wejścia na górę, no to przykro mi bardzo, no. To musi być gdzieś od zewnątrz. Idziemy na prawą stronę. Albo mi się tylko wydawało. Tak, jest. Jest jeszcze wejście. Bardzo cenne. To są metalowe te schody? Tak. Tak, ale może byś zabrał ode mnie coś, tak? Czy nie bardzo? No i ciach. Mamy to. Daj latarkę. Myślisz, że podłoga jest z czego? Podłoga jest z zalewania. No to dobrze. Całe ocieplenie spadło. Ale już wszystko wyrywa tutaj grubo. Się już obsypuje, wypruwa się z tym. Dobra, szukamy dalej znalezisk, artefaktów. Wiesz, jak tutaj dach jest taki dziurawy, tyle lat tutaj to stoi. No to woda zrobiła swoje. Ale śmietnik. Szczerze mówiąc, trochę obawiam się chodzić. W sumie za wiele tutaj nie ma, jeszcze można tu wejść, ale to już... Tylko po co? Dętki? Tutaj mamy coś... Jakiś... Co to jest? Jakieś dokumenty? Polska statystyka publiczna, publikacje, nie wiem, nie umiem rozczytać, to jest napisane długopisem, ktoś, o. Wiesz co znalazłem? Kierownicę od samolotu. Od widziałeś? Kierownica. Nie wiem, może jakaś gra była, czy coś. Dobra, robimy wypad i szukamy docelowego miejsca. Mamy nadzieję, że będzie tam dużo więcej rzeczy ciekawych do zobaczenia niż w tym miejscu. Dobra, robimy wypad. Nie miałeś innych butów? Jakieś... Jacki wziąłeś? No i dobra. Mamy to. To tutaj zrobimy cięcie. Pozdrawiam ARQ. Do zoba. Wyłącz. Oj. Nie chcę i...